Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż 7 razy? Jezus mu odrzekł: Nie mówię ci, że aż 7 razy, lecz aż 77 razy. Dlatego podobne jest Królestwo Niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien 10 000 talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, Pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby dług w ten sposób odzyskać. Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go: Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam. Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który był mu winien 100 denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: oddaj coś winien. Jego współsługa padł przed nim i prosił go: okaż mi cierpliwość, a oddam tobie. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego, wezwawszy go, rzekł mu: sługo niegodziwy, darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą? I uniósłszy się gniewem, pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu nie odda całego długu. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu. Oto słowo Pańskie. Czcigodny Ojcze Dyrektorze, wielebni ojcowie, czcigodne siostry, drodzy w Chrystusie, siostry i bracia. W drugim dniu naszych rekolekcyjnych spotkań spoglądamy na tajemnicę nieprawości i tajemnicę zmiłowania, bo ta tajemnica stanowi oś dziejów zbawienia. Ta tajemnica przebiega w dziejach świata, przebiega też w Kościele. W świętym Kościele grzesznych ludzi. Wraz z papieżem Benedyktem XVI i jego listem o kryzysie w Kościele spoglądamy zatem na rzeczywistość grzechu, zwłaszcza tego szczególnie wstrząsającego grzechu, jakim jest deprawacja miłości. Deprawacja miłości, tej największej wartości otrzymanej przez człowieka od Boga. Wczoraj spoglądaliśmy na szeroki kontekst prowokujący do grzechu, stanowiący pokusę naszej współczesności. Oczywiście pokusa nie zniewala, nie determinuje. Człowiek pozostaje wolny, ale w tej próbie wolności może ulec złu, tym bardziej im ta pokusa jest wyrazista. To nie jest usprawiedliwienie, ale to jest pokazanie tego dramatycznego kontekstu, który sprawia, że jest uległość wobec zła, haniebna uległość, ale jest też obiektywne zło, które trzeba dostrzec, które trzeba zauważyć i z którym trzeba także walczyć. Ten kontekst tworzący
pokusę uległości wobec zła. To współczesna kultura. To kultura świata współczesnego, która promuje przyjemność ponad wszystko. Czyni przyjemność seksualną Bogiem, wydobywając w człowieku to, co w gruncie rzeczy jest poniżej ludzkie, co jest na poziomie biologii i fizjologii, nieuznioślone miłością i co czyni człowieka przedmiotem bardzo łatwej manipulacji, bo człowiek staje się już niewolnikiem, nie tyle nawet popędu, bo popędowi można się sprzeciwiać, ale staje się niewolnikiem jakiegoś zwierzęcego instynktu, który pozbawia go wolności. Kościół dokładnie w tym czasie szerzenia się rewolucji seksualnej 68 roku przypomniał sens etyki życia seksualnego i ukazywał ten sens ponad przyjemnością, a zarazem taki, który bazując na przyjemności sięga w stronę daru życia, daru miłości, owocu ludzkiej miłości. Ale ten głos Kościoła został zignorowany, także niestety wewnątrz samego Kościoła. Encyklika Pawła VI Humanae Vitae stała się dokumentem odrzuconym, zapomnianym, zignorowanym. Pamiętam, jak przed może 20 laty na kursie bioetyki Varicia pod Rzymem spotkałem się z franciszkaninem z Kanady, niewiele młodszym ode mnie. A on wyznał mi wtedy, że w ciągu całych swoich studiów seminaryjnych, w ciągu swojej pracy duszpasterskiej w Kanadzie, ani razu nie usłyszał o tej encyklice. Dowiedział się od niej dopiero wtedy, gdy przeczytał książki profesor Janet Smith, amerykańskiej propagatorki kultury życia, wielkiej propagatorki zarówno Pawła VI, jak i teologii ciała Jana Pawła II. To bardzo prosta i skuteczna metoda – przemilczeć, zapomnieć, obrócić w niebyt. Metoda, do której wciąż dzisiaj wielu powraca w odniesieniu do nauczania Kościoła. I na tle tych wszystkich przemian, które degradują, niszczą ludzką wolność, dokonuje się sprowadzenie człowieka do prostego schematu, czysto fizjologicznego, bodziec reakcja, bodziec reakcja. Ale wtedy człowiek zostaje rzucony poza wolność i zarazem poza godność. I na tle tych przemian, oznaczających ostatecznie dyktaturę relatywizmu moralnego, gdzie nie liczy się dobro, ale liczy się chwilowa korzyść, przyjemność. Nie liczy się dobro, ale liczy się korzyść. Na tle tych przemian papież Benedykt sięga do tej rzeczywistości szczególnie bolesnej, dramatycznej, do skandalu zła w Kościele, do nadużyć seksualnych. Ten skandal był i jest wielkim dramatem, wielką tragedią człowieka współczesnego, wielkim dramatem i tragedią Kościoła. Nic i nikt nie może go usprawiedliwić. Zmarły niedawno papież przypomniał w swoim liście słowa Chrystusa Pana. W świetle skali wykroczeń pedofilskich z uwagą spotkało się ponownie słowo Jezusa. A kto by stał się powodem grzechu dla jednego z tych małych, temu lepiej byłoby kamień młyński uwiązać u szyi i wrzucić go w morze. Niemniej przejmująco pisał przed laty w liście do katolików w Irlandii, zwracając się bezpośrednio do ofiar nadużyć seksualnych. Cierpieliście okrutnie i z tego powodu naprawdę bardzo ubolewam. Wiem, że nic nie może wymazać zła, jakiego doznaliście. Zawiedziono wasze zaufanie i podeptano waszą godność. Drodzy w Panu, ale zarazem papież Benedykt w sposób wyważony,
ale bardzo jednoznaczny. Wskazuje, że na scenie tego dramatu, skandalu zła są też inne osoby dramatu. Jest oczywiście przede wszystkim ofiara, ale jest też oskarżony. Często niewątpliwie sprawca, który dokonał straszliwego aktu, który zdradził Chrystusa i Kościół, zadał ciału Chrystusa krwawiącą ranę. Ale zarazem papież Benedykt przypomina w tym liście i przypomina to w sposób jednoznaczny, że od momentu ujawniania skandali seksualnych, a więc od lat 80. ubiegłego wieku, pojawiły się oskarżenia fałszywe, które wręcz wymusiły w Kościele stosowanie tak zwanego gwarantyzmu, niejako gwarancji, która miała chronić osoby przed pochopnym wyrokiem, przed fałszywym oskarżeniem. Papież pisze o tym bardzo zwięźle, ale wiemy, że jakby szczególnym uwiarygodnieniem tych słów papieża, Benedykta, o możliwości takich fałszywych oskarżeń jest postać zmarłego tuż po pogrzebie papieża Benedykta, kardynała Georgia Pella. Człowieka niesłusznie oskarżonego, człowieka, który był od lat obiektem zapiekłej nienawiści środowisk liberalnych, bo walczył o prawo do życia, bo walczył o godność małżeństwa, bo walczył o prawa dziecka w małżeństwie. Stał się przedmiotem nienawiści i szukano sposobu, aby go wydać. Wydano go na podstawie absolutnie fałszywego oskarżenia. Przesiedział bez winy w więzieniu o zaostrzonym rygorze ponad rok czasu. Nie mógł choćby uzyskać przez jakiś czas własnej Biblii. Nie mógł korzystać z kolejnego tomu brewiarza, aby modlić się modlitwą Kościoła. Na to się nie zgadzano. W Polsce mieliśmy przykład księdza z diecezji płockiej, oskarżonego przez pospolitego oszusta, a zarazem postać niezwykle prominentną w tak zwanej walce z pedofilią w Kościele. Do tego właśnie człowieka całował po rękach wprowadzony w błąd papież Franciszek. To ten człowiek założył fundację Nie lękajcie się, o jakże cynicznej nazwie, jakże cynicznej. To ten człowiek okazał się pospolitym oszustem, który wyłudził od swojego proboszcza pieniądze, a kiedy nie chciał mu zwrócić, przynaglany po latach, oskarżył niewinnego kapłana, niszcząc mu życie. Papież Benedykt, pisząc o tych, którzy są sadzani na ławie oskarżonych, zwraca uwagę na konieczność rozróżnienia faktycznych sprawców zła i tych, którzy są pochopnie, krzywdząco na tej ławie posadzeni. Owszem, zwraca też uwagę, że to prawo do możliwości obrony bywało też niekiedy wykorzystane. Tworzył się swoisty chaos. Z jednej strony faktyczni sprawcy, z drugiej strony ludzie, którzy nie popełnili zła. Tworzył się chaos. Rosły trudności proceduralne, procesowe, prawne. Papież pisał, prawo do obrony poprzez gwarantyzm zostało rozszerzone do tego stopnia, że skazania były praktycznie niemożliwe. I w tym właśnie miejscu papież Benedykt dochodzi do refleksji niezwykle ważnej, wręcz wstrząsająco ważnej. Refleksji zarazem chyba niemal zupełnie pomijanej w naszych dyskusjach, analizach, sporach, oskarżeniach, we wszystkich tych słowach, które dotyczą skandalu zła w Kościele. Benedykt XVI zwraca uwagę, że
Tradycyjna procedura osądu przez lata podlegała kongregacji do spraw duchowieństwa i tam ginęła w gąszczu spraw dyscyplinarnych i prawnych, aż zostało to przełamane. Zostało to przełamane za sprawą decyzji, którą podjął osobiście z własnej inicjatywy święty Jan Paweł II, przenosząc te procesy duchownych oskarżonych o nadużycia seksualne do kongregacji nauki wiary i uznając je nade wszystko za grzechy przeciwko wierze, nie za zwykłe wykroczenia moralne, czy nawet nadzwyczajne wykroczenia moralne, ale uznał je za grzechy przeciw wierze, dokładniej mówiąc delicta majora contra fidem, ciężkie przestępstwa przeciwko wierze. To bardzo ważny temat w tym sądzie nad skandalem zła w Kościele, bo to temat, który zarazem wprowadza trzecią postać dramatu. Obok ofiary i sprawcy wprowadza nas, wspólnotę Kościoła, wspólnotę wiernych, którzy przecież wszyscy zostajemy zdradzeni i zranieni przez sprawców zła, stając się w jakimś stopniu, oczywiście w jakimś stopniu, ale także współofiarami. Ta nowa kategoria przestępstw przeciw wierze podkreśla, że skandale seksualne nie są kwestią zwykłych wykroczeń, nie są kwestią niezgodności z literą prawa, nie są naruszeniem czyichś praw osoby ludzkiej, nie są naruszeniem kodeksów prawnych, choć są oczywiście tym wszystkim, ale nade wszystko są ciężkim przestępstwem przeciwko wierze, są raną zadaną całemu Kościołowi. To przestępstwo dotyka najpierw oczywiście ofiary, raniąc ją boleśnie, kalecząc często w sposób nieodwracalny. Ale to przestępstwo dotyka także samego sprawcy, który zdradza Boga, Jego miłość, swoją przynależność do Kościoła. W przypadku osób duchownych zdradzona zostaje wartość święceń, ślubów. To jest zdrada Boga dokonana w sposób bezpośredni. I taka zdrada Boga, niezależnie od ujawnienia takich czynów, niezależnie od sankcji karnych, staje się samozagładą człowieka. Powtórzony zostaje los Judasza, który zdradził Chrystusa, ale ostatecznie nie był w stanie unieść ciężaru tej winy. Dokonał samozagłady. Każda zdrada staje się samozagładą i samounicestwieniem. Nawet jeśli nie fizycznym, to na pewno duchowym. Ale zarazem ten ciężki grzech to jest przestępstwo przeciw wierze. I papież Benedykt pisze słowa, które mogłyby i powinny stać się przedmiotem osobnej i wytrwałej refleksji. Dziś, pisze papież, w ogólnej świadomości prawa wiara już nie okazuje się mieć rangi dobra wymagającego ochrony. Troszczymy się o prawo, nie troszczymy się o wiarę. I pisze, że jest to sytuacja alarmująca, którą należy wziąć pod uwagę i którą pasterze Kościoła muszą potraktować poważnie. Sytuacja alarmująca, którą należy wziąć pod uwagę. Zatrzymajmy się, drodzy, przez chwilę choćby przy tych słowach i zapytajmy, czy bierzemy pod uwagę tę sytuację alarmującą, że zło, które dotyka Kościół, domaga się wzięcia w obronę wiarę, naszą wiarę, bo to jest dobro wymagające obrony. Drodzy w Panu, kiedy spoglądam na dyskusje medialne w różnych mediach, często mieniących się jako katolickie, kiedy wsłuchuję się w głosy i codzienne niemal raporty wielu publicystów podpisujących się jako katoliccy,
Dostrzegam swoisty ranking, swoisty wyścig demaskowania zła. Kto w danym dniu pierwszy, kto więcej, kto dosadniej. To jest swoiste ściganie się z prokuraturą i sądami kościelnymi. I wtedy niejednokrotnie zadaję sobie pytanie, czy w tej gorliwości o prawo nie zostaje zapomniane dobro, jakim jest nasza wiara? Czy w tej gorliwości o prawo nie zostaje zapomniane dobro, jakim jest nasza wiara? I może ta sytuacja przypomina trochę scenę z dzisiejszej Ewangelii, gdy człowiek okazuje się być bardziej rygorystyczny od Boga. Pan ulitował się nad swoim sługą. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: oddaj, coś winien. Człowiek okazuje się być bardziej rygorystyczny od Boga. Absolutnie nie mam na myśli tego, by ignorować zasadę sprawiedliwości. Ale gdzieś w tle tej refleksji pojawiają mi się, przypominają słowa świętego Jana Pawła, który w swojej encyklice o Bożym Miłosierdziu pisał, że doświadczenie dziejowe pozwoliło nam na sformułowanie stwierdzenia summum jus, summa injuria. Największa sprawiedliwość może okazać się największą niesprawiedliwością. Papież dodawał, twierdzenie to nie deprecjonuje sprawiedliwości, nie pomniejsza znaczenia porządku na niej budowanego. Wskazuje tylko na potrzebę sięgania do głębszych jeszcze sił ducha, które warunkują porządek sprawiedliwości. Umiłowani w Chrystusie, gdy dzisiaj tak wielu piętnuje zło, zło w Kościele, gdy wielu dzisiaj tak pławi się w tych informacjach na temat zła w Kościele, gdy coraz śmielej i zarazem absurdalni, odrywając się od prawdy, krytykuje zaniechania, oskarża o zaniechania świętego Jana Pawła, papieża Benedykta, jakby poprzestaje na tym upojeniu się w demaskacji zła, na satysfakcji zdemaskowania realnych czy często urojonych braków dyscypliny Kościoła, na rzekomym braku zaangażowania papieży, co pojawia się w zamian? Co zostaje nam dzisiaj dane w zamian przez współczesnych reformatorów Kościoła? Tych, którzy chcą odrzucić dotychczasowy Kościół i zbudować nowy, zreformować Kościół. W tym miejscu pojawia się chyba pustka. Pojawia się chyba straszliwa pustka. No chyba, że wsłuchamy się w propozycje dochodzące czy to z niemieckiej drogi synodalnej, czy z niektórych, podkreślam, niektórych odgłosów synodu o synodalności, gdzie pojawiają się postulaty mówiące o zniesieniu celibatu, o dopuszczeniu homoseksualistów do święcej, o radykalnej zmianie etyki seksualnej. Szukanie półśrodków, ale przecież fałszywych, absurdalnych, niszczących życie Kościoła. Kiedy wsłuchamy się w głosy reformatorów Kościoła, płynące ze strony liberalnej, te głosy od lat sadzały, a coraz czynią to z ogromną gorliwością. Sadzają Kościół na ławie oskarżonych i mówią: głosicie normy, które są niemożliwe do wypełnienia. Głosicie normy, których sami nie realizujecie. Potępiamy was, a zarazem wzywamy do tego, abyście porzucili to swoje gadanie o miłości, o czystości, o wstrzemięźliwości, o poszanowaniu godności drugiego człowieka. Dajcie sobie z tym spokój. I dodają, ale podsuwamy wam propozycje, które powinniście zaakceptować. Sięgnijcie po nowoczesne standardy edukacji seksualnej, po promocję związków jednopłciowych, po związki polimorficzne, po panseksualizm i pornografię jako codzienne elementy życia.
projektujemy dla Was obraz świata wspaniałego, przyjemnego, słodkiego, miłego życia. Drodzy w Chrystusie, osobą dramatu skandali seksualnych jest cały Kościół, jako zdradzona wspólnota wiary. Osobą tego dramatu jesteśmy my, wierzący, których usiłuje się dzisiaj przekonać, że albo zaostrzona dyscyplina prawna, albo porzucenie dotychczasowej nauki może być jedyną drogą wyjścia. A papież Benedykt XVI przypomina, że skandal zła jest pochodną zdrady wiary i chcąc wyzwolić się z tego zła, trzeba odbudować wiarę, trzeba wrócić do wiary w Boga żywego, obecnego, mającego moc wyzwolenia z wszelkiego zła. Rozwiązaniem jest życie wiarą, świadectwo wiary. Rozwiązaniem jest trwanie przy nauce Chrystusa, powtarzane współcześnie przez wielkich papieży naszych czasów, zwłaszcza świętego Jana Pawła II. Rozwiązaniem jest przyjmowanie tej nauki Kościoła, zasad etyki życia małżeńskiego, ochrony życia, sensu miłości. To niewątpliwie jest niepopularne, to wymaga wysiłku, to kosztuje. Ale przecież święty Jan Paweł II mówił nam przed laty w Gorzowie, zadania, jakie Pan Bóg stawia przed nami, są na miarę każdego z nas, nie przekraczają naszych możliwości. Bóg przychodzi na pomoc w chwilach naszej słabości. On jeden zna ją naprawdę, zna ją lepiej niż my sami, a przecież nas nie odtrąca. Przeciwnie, w swej miłosiernej miłości pochyla się nad człowiekiem. Wśród zwykłych ludzkich zajęć nie możemy zatracać łączności z Chrystusem. Potrzebne są nam szczególne momenty, przeznaczone wyłącznie na modlitwę. Modlitwa jest niezbędna w życiu osobistym i apostolacie. Drodzy w Panu, nic nowego, ale przecież dzisiaj trzeba nam wracać do prostoty i piękna, i mądrości tych słów. Szukajmy siły i mądrości życia w modlitwie. Szukajmy siły i mądrości życia w Eucharystii. Szukajmy świętości. Ona jest możliwa.